To był piknik i to też był piknik. I też polityk PiS-u mówiła bardzo źle o politycznych przeciwnikach i bardzo dobrze mówiła o PiS-ie. To tak naprawdę jest przewrót kopernikański. To, co Prawo i Sprawiedliwość wdrożyło od 2016 roku. Brzmiało jak kampania wyborcza i wyglądało jak kampania wyborcza. Były kiełbasy, były atrakcje towarzyszące przekazowi politycznemu, a posłanka PiS-u i minister przekonuje, że to nie była kampania wyborcza. Dzisiejsze spotkania z Polakami to nie jest kampania wyborcza, to są normalne działania, które podejmujemy każdego dnia. Tu można było posłuchać o sukcesach PiS-u, korzystając z leżaków ministerstwa, czyli niekupionych za partyjne pieniądze. Tu można było zjeść kiełbasę, słuchając, jak źle minister i polityk PiS-u mówiła o politycznych przeciwnikach. Treścią partyjnym towarzyszyły atrakcje fundowane przez policję i Państwową Straż Pożarną. Piknik był w Wielkopolsce. Marlena Maląg startowała do Sejmu z Wielkopolski i z Wielkopolski ma startować. W 2019 roku OBWE wskazywało, że kampania wyborcza w Polsce jest prowadzona nierówno, że Prawo i Sprawiedliwość wykorzystuje środki administracyjne, czym sprawia, że walka jest zupełnie nierówna, bo wykorzystuje ministerstwa, media publiczne, wszystkie służby, spółki Skarbu Państwa. Oni mają nieograniczone siły i środki na kampanię wyborczą. Każdego dnia mamy spotkania, a to związane z agroklubami, a to pojawiamy się w kolejnych miastach, zaleją tłustych pisowskich kotów, aleją miliarderów. Dzisiaj taką właśnie aleję Koalicja Obywatelska ustawiła w Łebie. Nie zabraniamy nikomu się bogacić, nie zabraniamy nikomu zarabiać nawet miliony złotych, ale sprzeciwiamy się temu, żeby wykorzystując pozycję polityczną, otrzymując posady tylko z tego tytułu, że ma się dobre relacje z prezesem Kaczyńskim, ojcem Rydzykiem, z politykami PiS-u, otrzymuje się posady, nie mając kwalifikacji i kompetencji do tego. Do tak formułowanych i tak wizualizowanych zarzutów opozycji Jarosław Kaczyński się nie odnosił. Jakub Sobieniowski, Faktem.